Na jednym z suwalskich rond stanie pomnik pamięci ofiar obławy augustowskiej 1945 roku. Na skutek akcji, jaką 12 lipca 1945 roku rozpoczęło na Suwalszczyźnie NKWD i SMIERZ, zginęły co najmniej 592 osoby. Do dzisiaj, co niezwykle istotne dla rodzin osób zamordowanych przez NKWD-istów, nieznane jest miejsce pochówku ich bliskich. Pamięć ofiar obławy augustowskiej uczcić ma pomnik, jaki stanie niebawem na rondzie ich imienia, położonym u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mikołaja Reja. Pomnik za 300 tysięcy złotych, zebranych staraniem Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku, posadowiony zostanie na granitowym postumencie, z którego wyłaniać się będą dwie złożone dłonie trzymające znak Polski Walczącej. Skrępowane będą drutem kolczastym. 1/3 kwoty przekazało Związkowi miasto Suwałki. Obława augustowska to największa powojenna zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. Mimo upływu ponad 70 lat pozostaje w dużej mierze niewyjaśniona. Białostocki Instytut Pamięci Narodowej od lat prowadzi w tej sprawie śledztwo. Prokuratorzy skupiają się przede wszystkim na ustaleniu miejsca pochówku zamordowanych i ustaleniu faktycznej liczby ofiar. Niektóre źródła podają bowiem, że z rąk NKWD-istów w lipcu 1945 roku mogło zginąć nawet 1000 osób.